To była najpiękniejsza przygoda w moim życiu i bardzo dziękuję, że mogłam wziąć udział i dziękuję, że trafiłam na takiego wspaniałego Jacka. Tak, a ja dziękuję, że trafiłem na wspaniałą Basię. I w ogóle, że dziękuję, ja dziękuję tutaj stojąc tym wam, widzą, że daliście mi szansę pokazać Basi talent do samego końca. No i to jest właśnie dla mnie najważniejsze. Tak, dziękujemy więcej wszystkim widzom. Dalej nie można było tańczyć, więcej tańców nie można było zatańczyć i dla mnie to jest najważniejsze. Pokazaliśmy i zdobyliśmy wszystko. Dokładnie. Ja zdobyłam wszystko, po co tutaj przyszłam. Ja się zastanawiam... Kasa, wiesz, raz jest, raz jej nie ma. Poza tym miałam super pomysł na kasę. I tak by, wcale tak by nie dla siebie. I... Jaki opowiedz? Tak, mów. Chciałam tak, połowę przeznaczyć na, znaczy chciałam zaprosić Sandrę i Damiana jako naszą finałową trójkę. Uważam, że wszyscy zasługiwaliśmy na tę wygraną, więc chciałam z nimi wspólnie zdecydować o tym, na jaką akcję charytatywną albo dla kogoś konkretnego potrzebującego przeznaczymy te 50 tysięcy, a drugie 50 tysięcy chciałam przeznaczyć na zorganizowanie imprezy integracyjnej dla naszych wszystkich uczestników, dla całej naszej ekipy, choreografów, dlatego że nie było ani razu okazji, żebyśmy się zintegrowali, bo wszyscy tak intensywnie pracowali, że nie było po prostu takiego czasu. A raz się żyje się dla chwili. Dokładnie. Po prostu chciałam zorganizować coś takiego. Nie wyszło, ale zorganizujemy, tylko zmobilizujemy ekipę, żebyśmy się złożyli. Trzeba porozmawiać z Damianem po prostu i przekazać mu to. Tego mówimy wam, że do Damiana dojdzie. Nie mówcie tego Damianowi. Damian niech sobie ma swoje pomysły, nie będziemy mu narzucać. Właśnie, trzeba było mówić na live'ie. Trzeba było na live'ie mówić. Będzie czuł presję biedny, niech robi co chce. Ja już to czuję, że on wie.